Story time o ostatnich wydarzeniach w Miami. Nie jest dobrze, kochani. Jack posądził mnie o zdradę. Ktoś z naszych wspólnych znajomych wysłał mu zdjęcie, jak ostatnio często spotykałam się z trzema znajomymi, w tym dwoma facetami i jedną kobietą. Pomimo tego, że jestem bi, o czym nigdy nie mówiłam, Jack jest moją miłością życia i tylko on dla mnie się liczy. Jest mu przykro, że ludzie posądzają mnie o bycie w związku z Polakiem. Niszczy to nasze latynowskie więzi oraz wspólne tradycje z Jackiem. Jack się tak zdenerwował tymi fake newsami, że dał mi $1 000 000 w gotówce i powiedział, że w piątek mam wydać wszystko na Diamonds, aby pokazać siłę jego dolarsów. Rozpłakałam się, żeby myślał, że za mało dał, ale przyjęłam. Z tej afery wyszłam tylko na plus, a Jack niedługo ujawni się, kochani, na Instagramie.